Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Rozmowa dnia. dzisiaj naszym i Państwa gościem, zapowiadany wcześniej, nowy wojewoda lubuski, Marek Cebula. Dzień dobry, panie wojewoda. Witam pana, witam państwa. Pierwszy raz w studiu Radia Gorzów. Tak akurat się złożyło. Nie, nie po raz pierwszy w radiu, ale w mhm. studiu Radia Gorzów po raz pierwszy. Tutaj gościł pan obok w studiu Radia Zachód, więc znał pan do nas, do nas drogę. A Gorzów, jak jest panu znany? E... Trochę mniej może jak, jak Zielona Góra. Jednak częściej bywałem w zielonej górze, współpraca z rządem marszałkowskim świetnie się układała. U pana wojewody byłem kilkakrotnie na wizytach i oczywiście na różnego rodzaju przedsięwzięcia, które były organizowane też pana, przez pana prezydenta Jacka Wójcickiego. W związku z tym wizyty w Gorzowie odbywały się, ale nie było one aż tak częste. Wsłuchiwał się pan w karuzelę nazwisk kandydat, potencjalnych kandydatów na wojewodę. Kiedy pan się dowiedział, że, że Marek co było właśnie Lubuski? Sytuacja była bardzo dynamiczna. Oczywiście media spekulowały wcześniej i moje nazwisko na giełdzie się pojawiało, natomiast ja spokojnie czekałem, bo tak powinno się robić w polityce. Uważam, że na wszystko przychodzi odpowiedni czas. W ubiegłym tygodniu, w poniedziałek, dostałem pierwszy telefon, który był już takim wiążącym bardziej. On był telefonem, który zachęcił mnie do przyjazdu do Warszawy w ciągu kilku godzin poproszono mnie o zjawienie się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. I to był ten najjaśniejszy sygnał, tak? To był ten sygnał jasny, ale nie był oczywisty, dlatego że odbyła się normalna rozmowa kwalifikacyjna. Ona trwała ponad godzinę z panem ministrem. Po raz pierwszy z panem ministrem Szymańskim mieliśmy okazję się spotkać, w związku z tym była to, tak jak przeprowadza się rekrutację w zakładach pracy, tak mniej więcej taką rozmowę odbyłem. Później była już kwestia, czy jestem w stanie pozostać do wtorku w Warszawie. To było 18 grudnia do 19 grudnia. Yy, z, powiedziałem, że jako odpowiedzialny samorządowiec mhm. jeszcze mam sesję budżetową w czwartek yy, 21 grudnia, w związku z tym prosiłbym, żebym jeszcze na tej sesji ewentualnie mógł być i raczej w Warszawie, jeśli nie muszę, to bym, gdybym nie musiał zostawać, to raczej nie i stało się tak, że pojechałem jeszcze 18 grudnia już yy, do Lubuskiego, a 19 otrzymałem informację, że jest zgoda na moją nominację na wojewodę lubuskiego, co Bo... ciekawe... W czwartek 21 grudnia mimo że byłem umówiony na wizytę w MSWiA po odbiór nominacji o godzinie 12 w piątek 22 poinformowano mnie że od północy 22 grudnia formalnie jestem wojewodą lubuskim ponieważ zostali odwołani wicewojewodowie lubuscy i to oznacza że nie może być bez nie było Jej czasu na rozbieg. od północy nie było czasu na rozbieg trzeba było przejąć w biegu właśnie e, jako doświadczony samorządowiec kiedy pojawiło się pana nazwisko i to było pewne, że będzie pan wojewodą, tutaj pytaliśmy przedstawicieli ościennych gmin, władz miasta o taką małą recenzję i mówią: Samorządowiec, swój człowiek, wie co w trawie piszczy. To taka podstawowa opinia. Z jednej strony jest pan bardzo dobrze przyjęty, ale z drugiej strony ta poprzeczka jest wysoko podniesiona. Poprzeczka jest bardzo wysoko podniesiona. Luf ma duże osiągnięcia, mówię o naszym Urzędzie Wojewódzkim. Myślę, że nie będziemy zwalniać tempa. Spotkałem się już z załogą, to było pierwsze co zrobiłem, to przejście po urzędzie, po poszczególnych wydziałach żebyśmy mogli sobie porozmawiać już wstępnie i poznać się. Nie będziemy, tak jak mówiłem, zwalniać. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Samorządowcami jesteśmy my wszyscy. Tak samo radiosłuchacze jak i my wszyscy jesteśmy częścią jakiegoś samorządu. Mieszkamy w gminach, które się składają na powiaty, a później na całe województwo. Wszyscy jesteśmy lubuszanami. Mamy jeden wspólny interes: dbać o dobro naszego województwa. Chciałbym sprawić, żeby województwo lubuskie, powtarzam te słowa, bo uważam je za bardzo adekwatne do tej sytuacji, nie było ostatnim na zachodzie, ale pierwszym od zachodu, jesteśmy oknem i drzwiami na świat Europy Zachodniej, do której kiedyś tak mocno ciążyliśmy i chcieliśmy być częścią tej Wspólnoty Europy Zachodniej. Dzisiaj jako członek Unii Europejskiej i Polska, która Pokazała też, jak szybko można się rozwijać jako członek wspólnoty. Jesteśmy wstawiani często, często za, za wzór. A ja chciałbym, żeby Lubuskie było stawiane za wzór jako modelowo prowadzone województwo w Polsce i żeby przestało się mylić województwo Lubuskie z lubelskim. Jesteśmy naprawdę mocnym województwem na zachodzie Polski, w centralnej części tej zachodniej Polski i uważam, że będziemy walczyć o to godne miejsce w Polsce. Spotykał się pan osobiście z takimi pomyłkami w Warszawie? Tak i to było coś, co mnie zawsze irytowało. W latach 2007-2010 pełniłem mandat poselski, mhm. posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dzięki Woli Lubuszan. Nauczyło mnie to jednego. Trzeba walczyć o swoje. Nie ma co się oglądać na innych. Mało tego nie ma się co sugerować tym, że gdzie indziej jest jakoś inaczej. My nie mamy żadnych kompleksów. Nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów. Przede wszystkim Luboszanie to ludzie otwarci, bo mamy kontakt z innymi. Naszymi sąsiadami, które pozwalają, że jak gdyby naturalnie się otwieramy. tak? To my no, jest... przełamywaliśmy te lody, tak? W kontaktach przygranicznych. Dokładnie, ale chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Ja jeżdżę też przecież po całej Polsce i bywam w centralnych województwach. Tam jest zupełnie inaczej. To są często mieszkańcy, którzy nigdy, przynajmniej część z nich, nie opuściła granic Polski i nie ma takich kontaktów. My się przez to otwieramy, że jesteśmy tak, tacy trochę międzynarodowi. Właśnie tu na pogromie graniczu polsko-niemieckim. I to jest szansa, cały I czas to szansa. Jest, to jest szansa, tak, tak to postrzegam, dlatego, że my mamy takie wzorce. Miałem y, zaszczyt brać udział w takim spotkaniu, gdzie Holendrzy, Belgowie, Francuzi przyjechali y, rozmawiać z naszymi policjantami. Akurat to było na poziomie Komendy Powiatowej Policji w Krośniorzańskim, y, gdzie komendant Kaczyński y, pokazywał, jak y, współ współgra świetnie współpraca polsko-niemiecka na pograniczu gdzie mamy wspólny patrol polsko-niemiecki na poziomie właśnie komendy powiatowej i Belgowie, Francuzi mówią nie no to jest coś rewelacyjnego, Holendrzy mówią my musimy coś takiego u nas zrobić, dlaczego my tak nie działamy? Przecież mimo że mamy różne procedury w tych krajach, jak jest taki patrol, to proszę w momencie kiedy proszę zobaczyć, że w momencie kiedy mamy na przykład zdarzenie, w którym bierze udział Niemiec po polskiej stronie, dużo łatwiej nie Niemieckiemu policjantowi jest wytłumaczyć temu Niemcowi, dlaczego, bo w Polsce jest taka, a nie inna procedura. Więc my się wymieniamy doświadczeniami. Mhm. To jest coś, czym dzisiaj ja się będę chwalił, ale też my się możemy chwalić jako Lubuszanie. My przełamaliśmy wiele barier i lodów, które no, w centralnej Polsce w ogóle takie działania nie są znane. Lubuskie ma swoje y, walory, ale też ma i swoje problemy. To między innymi demografia. Największy problem, z jakim trzeba się zmierzyć. Mówił Pan zresztą o tym po, po objęciu mandatu wojewody. To także komunikacja, szczególnie tutaj na północy. Regionu Gorzów często czujemy się Gorzowianie odcięci od świata, jeśli chodzi o kolej. Tak się jeszcze nigdy nie było. Wykluczenie komunikacyjne to jest naprawdę wyzwanie XXI wieku. Uważam, że jeśli będziemy mieli stworzoną dobrą sieć komunikacyjną, to zatrzymamy przede wszystkim odpływ Lubuszan. Nie mówię na razie o demografii, o liczbie urodzeń, bo z tym jest większy problem. Natomiast wierzę w to, że uda nam się wspólnie rozwiązać. O problemach właśnie wykluczenia komunikacyjnego. Wspominałem o tym, że często z małych miejscowości młodzież na przykład dojeżdża do naszych stolic, do Gorzowa czy do Zielonej Góry, żeby pobierać naukę czy, czy dalej się edukować. I nagle okazuje się, że nie mogą się z tych małych miejscowości szybko dostać do naszych stolic. Efekt tego jest taki, że się wyprowadzają, wyludniają się te gminy, te małe gminy. One mają często, nie wiem, około 3 tysięcy mieszkańców, 5 tysięcy mieszkańców, i nagle młodzież po prostu z nich ubywa. Lawinowo, dlatego, że nie może się po prostu szybko przedostać do swojej do miejsca, gdzie może się dalej edukować. Jasne. A jak to e zmienić? Nie wiem, większa liczba. Y Połączeń kolejowych to jest jakby podstawa, ale to też kosztuje. Wykluczenie komunikacyjne dotyczy wszystkich obszarów. My mamy problem i z komunikacją, tą kołową, mm. ale też i z rozbudową sprawnej, czy może takiej spójnej sieci ścieżek rowerowych, bo to też jest komunikacja, tak? Mamy problemy z samymi przewozami regionalnymi i mam nadzieję, że uda się je zażegnać. To jest kwestia oczywiście taboru, organizacji, inwestycji. i no, inwestycji, ale. Ale my nie mamy innego wyjścia. Patrzę trochę też z takim, z taką zazdrością na zachodniopomorskie, pomorskie gdzie już z OZE produkują masę energii. To jest 20% zapotrzebowania w ogóle krajowego, więc to jest naprawdę ogromny rynek. Dlaczego Lubuskie nie może tutaj zrobić tego ruchu? Przecież wystarczy pojechać na, do Brandenburgi. 10-15 kilometrów za Gubinem już stoją pierwsze wiatraki, tak? No może nawet bliżej. Ok, to ale pokazuje, z drugiej że osoby, kwestia... które zainwestowały w panele słoneczne chociażby, wiedzą dobrze, że nie zawsze ten prąd jest odbierany. Często nasze sieci są jeszcze nieprzystosowane do niestety, do, do, do technologii, które już są na świecie. No to to jest właśnie kwestia zarządzania spółkami Skarbu Państwa, gdzie pomimo ogromnych pieniędzy, które uzyskiwaliśmy z handlu emisjami tak zwanymi, te środki nie szły na inwestycje. Dzisiaj... Odblokowane środki pomogą teraz? Mam nadzieję, dlatego, że my dzisiaj mamy, stoimy przed wyzwaniami. W gminach często my walczymy z zapóźnieniami z XX wieku jeszcze, a mamy XXI wiek. Oświetlenie LEDowe powinno być standardem, a my jeszcze mamy w niektórych gminach rtęciowe żarówki, których już w ogóle wycofano w Unii Europejskiej, więc naprawdę zapóźnienia są duże i program Rozświetlamy Polskę już żeśmy o tych ograniczeniach mówili jako samorządowcy, że mamy problem z tym, że. Zakłady energetyczne i, i, i firmy energetyczne ogromne, Tauron, Enea, Energa, PGE, zmusza gminy do inwestowania w majątek. Samorządy mają wydawać pieniądze i mają się uwłaszczać na tym zakłady energetyczne. No, tak nie może być. My musimy prawnie pewne rzeczy uregulować też, i mam nadzieję, że o tym też będę rozmawiał z samorządowcami, ale też i na poziomie ministerialnym. Będąc teraz w Warszawie usłyszał pan coś na temat przyszłości naszego województwa, bo tutaj w województwie duża dyskusja. Będziemy, nie będziemy? Jeśli tak, to gdzie trafi Gorzów, gdzie trafi Zielona Góra? Co pan wie na ten temat, na temat przyszłości województwa? Z dużą mocą podkreślam, że nie ma w żadnym ministerstwie, nie toczą się prace, nie ma takich planów na jakąś zmianę administracyjną na tym poziomie. Na pewno metropolie dobijają się o ustawę związaną z metropoliami, które mają pomóc im łatwiej się rozwijać, natomiast my w tej chwili powinniśmy walczyć nie tylko już o lubuskie, ale też i o polskie, bo to są dwa najmniejsze województwa. Jeśli my sobie poradzimy ze sprawami demograficznymi, sprawami wykluczenia komunikacyjnego, ale też mamy wyzwania związane chociażby z ekologią. Mówię tu nie tylko o energii odnawialnej, ale o nielegalnych składowiskach odpadów, które się niestety znajdują na terenie naszego województwa. No, mamy takie rzeczy do załatwienia, że tak powiem bieżące, ale też chciałbym, żebyśmy patrzyli perspektywicznie do przodu. Województwo lubuskie będzie istniało, mamy w tej chwili świetnie rozwijającą się opiekę zdrowotną, edukacja się też dobrze rozwija. Mam nadzieję, że jeszcze uda się pewne procesy przyspieszyć. Dzisiaj będę już z panem marszałkiem na ten temat rozmawiał. Za moment po naszej audycji jadę na pierwsze spotkanie z panem marszałkiem Marcinem Jabłońskim. Po ośmiu latach to będzie historyczny uścisk dłoni. Ta współpraca na... Na szczeblu urząd marszałkowski, urząd wojewódzki jest, jest niezbędna, nie tylko współpraca z samorządowcami tutaj gmin ościennych. A jak pan widzi relacje północ-południe? Ucina pan tę dyskusję, mówi nie ma północy, nie ma południa, jest jedno województwo. I zrobię to samo w tej chwili, tak samo jak będę mówił, że administracja na szczeblu rządowym i samorządowym powinna być w województwie lubuskim jednością. My powinniśmy się przestać okładać kijami. Jesteśmy akurat województwem dwóch stolic, Gorzowa i Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry i uważam, że to może być naszym atutem, a nie przeszkodą w rozwoju. Jeśli będziemy na zewnątrz, sygnały będą szły z naszego województwa, że tutaj wszyscy ze sobą wojują, to powiem szczerze, to jest woda na młyn warszawski, dlatego, że w Warszawie wtedy w ogóle nas nie widać. Mówią, a w Lubuskiem jest spokój, cisza, nic się nie dzieje, oni tam się okładają, więc niech się okładają dalej, bo oni się sami sobą zajmują, a my dzisiaj musimy wyjść na zewnątrz i powiedzieć, tu jest Lubuskie, my potrzebujemy Potrzebujemy, potrzebujemy inwestycji krajowych i o to będę walczył, o to będę zabiegał, bo uważam, że to jest rola przedstawiciela rządu w terenie. Słuchając się tutaj w głosy gorzowskich polityków nie było ciśnienia wielkiego, żeby na fotelu wojewody był koniecznie gorzowianin, natomiast jest to nie chcę powiedzieć złamanie zasady, ale jakiś wyjątek od tej zasady, niepisanej, ale jednak zasady, że do tej pory to był co najmniej człowiek z północy. Tak? Panie redaktorze, ja pochodzę z powiatu, gdzie ktoś sztucznie podsyca co jakiś czas animozy gubińsko-krośnieńskie, zupełnie niepotrzebnie. Jeszcze będąc posłem na samym Rzeczypospolitej Polskiej, mówiłem, że jestem lubuszaninem, że dla mnie nie ma znaczenia, czy będziemy w Gorzowie, czy w Zielonej Górze, dlatego, że to są obie nasze stolice, które muszą być silnymi Ośrodkami i nie pozwolę nikomu, dopóki będę miał zaszczyt pełnić ten mandat, który otrzymałem, czyli mandat wojewody lubuskiego. Dopóki będę pełnił tę funkcję, nie pozwolę na, te, na podsycanie tych animozji. Będę jednoczył Lubuszan wokół idei silne lubuskie na zachodzie Polski, a nie wokół tego, że ktoś próbuje wywoływać. Konflikt, który tak naprawdę nie istnieje. Myślę, że to wszystko zależy od ludzi. Nie dam się w to wmanewrować. Nawet się cieszę, że pochodzę z miasta powiatowego, innego, nieco oddalonego i od Zielonej Góry, i od Gorzowa, dlatego, że mnie jest łatwiej na to spojrzeć z zewnątrz. Jestem człowiekiem dialogu, człowiekiem, który do tej pory jednoczył, bo taki musi być samorządowiec. Ale i samorządowcy mówią często, że cierpią na tej, na, na tej szarpaninie. Dwie stolice próbują przeciągać tą kołdrę. Często zapomina się o gminach ościennych. I to, jest, I to jest właśnie sam pan udzielił w tej chwili odpowiedzi, która dla mnie jest najważniejsza. My musimy się wszyscy zjednoczyć: 82 samorządy szczebla gminnego, nasze 12 powiatów ziemskich, powiaty grodzkie. My dzisiaj musimy naprawdę być jednością, i ja uważam, że e, jestem w ogóle daleki od konfliktowania kogokolwiek z kimkolwiek. E, będę rozmawiał z każdym. Wyznaczyłem sobie taki cel e, minimum. Chciałbym dotrzeć do czasu wyborów samorządowych na sesji do wszystkich powiatów 12. Jeśli zdążę jeszcze do powiatów grodzkich, to będę zadowolony. Jeśli nie, no to ten plan minimum chciałbym zrealizować do kwietnia. Dziękujemy bardzo, że w tym napiętym okresie, bo dopiero konstrukcja zarządzania Urzędu Wojewódzkiego powstaje, wszystkie struktury są, dopiero się tworzą, więc dziękujemy, że w tym gorącym okresie znalazł pan czas dla słuchaczy Radia Gorzów. Wojewoda Lubuski, Marek Cebola, gościł studiu Radiu Gorzów. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu uprzejmie, życzę państwu miłego dnia. I wszystkiego dobrego w 2024 roku. Dziękujemy i nawzajem. Dziękuję. Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.